Muéstrame tu soledad y yo te enseñaré la mía para hacernos compañía y que el dolor no duela ya. Dime quién te dio. Serce z kamienia, odcinek 101. W pozostałych rolach. Wyjdź z mojego pokoju. Nie chcesz się zabawić? Twoja narzeczona przecież nie przyjedzie. Możemy wrócić do dawnego układu. Lepiej stąd wyjść. Wytłumaczę ci to. Nie spodziewałam się tego po tobie. Musiałaś sobie wybrać akurat Angela? Zaczekaj. Dokąd to? Zaraz zaczyna się twój program. Praca jest najważniejsza. Umowa to umowa. Wyjaśnię ci to. Przed chwilą widziałam cię w łóżku z tą wywłoką. Nie spodziewałam się tego po tobie, bydlak. A ty się nie odzywaj. Co się stało z miłością, którą mi przysięgałeś? Jaką wartość miały twoje słowa? Jak mogłeś mnie zdradzić? Wysłuchaj mnie. To ty mnie wysłuchaj. Zdradziłeś mnie z tą szmatą. Nigdy ci tego nie wybaczę. Zostaw ją. Puść mnie, kretynko. Dobrze, tylko zachowajcie ostrożność. Wchodzą do domu Leopolda. Co z Rogeliem? Czekali, żeby wyszedł, ale może wrócić. Nie martw się. Pracuję z zawodowcami. Nie martwię się. Poszukaj rękawiczki. Ja wezmę włos ze szczotką. Problem bezpieczeństwa jest bardzo poważny. Ale jeśli skupimy się w kampanii na tej sprawie, ludzie uznają,
że nie przejmuje się niczym innym. Na przykład gospodarką, równością społeczną, sprawami mieszkań, czy zdrowia, albo wzrostem ekonomicznym. Z tym ostatnim trzeba uważać. Ludzie tak łatwo nie zapominają. Uważaj, zanim obiecasz. Zamówiłeś jedzenie? Nie. Aida, por favor. Aida, espérame, por favor. Aida, Aida, por favor, escúchame. Carmen dopiero weszła, kiedy się zjawiłaś. Przypadkiem upadliście na łóżko, a Carmen przypadkiem miała rozpiętą bluzkę? Właśnie tak. Nie jestem głupia. Chciałem ją wyrzucić. Popchnęła mnie, straciłem równowagę i przewróciłem się wprost na nią. Puść mnie. Mówię prawdę. 2 sekundy później zobaczyłabyś, jak ją wyrzucam z pokoju. Uwierz mi. To boli. Dokąd chcesz jechać? Nie twój interes. W nocy jest niebezpiecznie. Nie puszczę cię. Może się zabiję. Czemu tak mówisz? Bo ci nie wierzę. Już z nią kiedyś romansowałeś. I co z tego? Ze mną nie sypiasz, więc ciągnie cię do niej. To nieprawda. Chciałem ją wyprosić. Kocham ciebie. Mówiłem ci już 100 razy, że ona mnie nie obchodzi. Zrozum. Nie mógłbym cię zdradzić. Dobrze, tylko mnie puść. Carmen sama ci powie. Idź do diabła. Otwórz. Można? Mogę wejść? Przepraszam. Zatkało mnie na twój widok. Naprawdę? Przepraszam. Wejdź. Ja to wezmę. Miłego wieczoru. Witaj, Ernesto. Jak się masz? Wybacz ten bałagan. Pracowaliśmy. Ale chyba już przestaniemy. Dobranoc, Ernesto. Dobrej nocy. Tęskniłam za tobą i chciałam cię zobaczyć. Wiesz co? Bardzo dobrze, że przyjechałaś. Nie jedź. Teraz jest niebezpiecznie. Nie puszczę cię. Odsuń się. Będziesz mnie tak wiozła. Naprawdę cię kocham. Jesteś dla mnie najważniejsza. Nie chcę cię stracić. Nie mógłbym cię zdradzić z nikim, a zwłaszcza z Carmen. Spadniesz. Carlos, ¿estás bien? Nic ci nie jest? Carlos, ay, ¿estás bien? ¿Te lastimé? No lo podría. Potrzebuję oddychania usta usta. Ay, Carlos, ¿qué me sabes? Przestraszyłeś mnie. Ya, Ida. Perdóname, sí. Przebacz mi.
I zrób mi oddychanie usta, bo inaczej umrę. Co tu robią moje walizki? Nie chcę z tobą mieszkać. Jak mogłaś po tym, co razem przeszłyśmy przez Angela? Posłuchaj, wynoś się stąd. Uspokój się. Nie mam z nim nic wspólnego. Wyjdź z mojego domu. Nie chciałam zrobić ci przykrości. Pracuję z nim, bo nie chcę tego słuchać. Nie chcę cię więcej widzieć. Pozwól, że ci to wyjaśnię. Wynoś się. Nikomu już nie można ufać. Wspaniale. Maravilloso. Perfecto. Mamy już wszystko. Skończysz w więzieniu, Leopoldo. Witaj. Jak spałaś? Dobrze, a ty? Nieźle. Chcesz kawy? Cześć. Widzę, że się pogodziliście. Znajdź sobie inny stolik. Ale humorek. Aida ma rację. Odejdź. Chciałam się pogodzić. W końcu pracujemy razem. Dlaczego mam siedzieć sama? Podróżujemy we dwoje. Radź sobie sama. Jeszcze niedawno. Zabierz tę rączkę. Nie dotykaj mnie, ropucho. I kto to mówi? To ty pakujesz się Carlosowi do pokoju i do łóżka. To jego wersja. Milcz. Uspokójcie się. Dzień dobry. Jestem Cipriano. Carlos Gomez? To ja. Siadaj. Napijesz się kawy? Dzięki. Przyszedłem do pracy. Mówiono nam, że się z nami spotkasz. Niech wejdzie. Dzień dobry. Witam. Proszę siadać. Dziękuję. Chciał mnie pan widzieć. Mam do pani pytanie. Czy Efraín Gutiérrez Soto ma wspólnika? Albo wspólniczkę? Nic mi o tym nie wiadomo. A co? Moi ludzie widzieli go z jakąś kobietą. O czym myślisz?
o Aaronie. Co z nim? Myślisz, że chciał mnie zabić? Możliwe. Ty też chciałeś go zabić. Mimo wszystko to dziwne. Mógł zginąć w pożarze lasu, a potem w szałasie. Myślałeś, że ci pogratuluję? Co? Posłałem pomaganie. Zawiozą go do Celaya, gdzie przebywa Rebollar. Gdzie on się podziewa? Nie wiem, szukamy go. Niech wejdzie. Kto to? Detektyw. Tak szybko? Dzień dobry. Co pan ma? Sprawdziłem panią Palomares. Tu ma pan wszystko. Niemożliwe. Zostaw nas samych. Dlaczego chciałeś mnie widzieć? Jaką grę prowadzisz? O czym ty mówisz? Jesteś córką Fatimy. W zeszłym tygodniu byliśmy w okolicy Veracruz. Aido? Nie podchodź do krawędzi. Nic mi nie będzie. W tamtych lasach też powstał nielegalny tartak. Teraz albo nigdy. Skończę z tobą. Kiedy pojedziemy do tartaku? Właśnie tam zmierzamy. Uważaj! Nie próbuj zaprzeczać. Tutaj jest wszystko. Nie wiem, o czym mówisz. Nie próbuj żadnych sztuczek. Tu jest twoja przeszłość. A więc znałeś mamę. To jest ciekawe. Byłaś stripteaserką. Wiesz, co będzie, jeśli prasa się dowie, z kim współpracuje? Jestem twoją kochanką, nie współpracownicą. Tym gorzej. Więc spotkało mnie to samo, co Leopolda. Skąd was się tyle namnożyło? Co mam ci powiedzieć? Jakie są twoje zamiary? Chodziłaś z Ramirem Rebollarem, synem Leopolda. Mów prawdę, bo inaczej cię zabiję. Ostrożnie, rzeka jest głęboka.
Nic ci nie jest? Jak się czujesz, Carmen? Moja mama została zamordowana. Leopoldo ją zabił. To dlatego mnie podrywałaś. Chciałaś sprawdzić, czy wiem coś na ten temat. Nie będę zaprzeczać. To nie byłem ja. Zadowolona? Wierzę ci. Ale chyba nie odmówisz mi prawa do poszukiwania prawdy. Masz do tego pełne prawo. Ale nie powinnaś ze mną zadzierać. Wiem. Przepraszam, ale bardzo kochałam mamę. Nie chcę, żeby morderca pozostał bezkarny. Mogę odejść? Tak. Viviana. Jeśli ktoś się dowie, że miałem coś wspólnego z twoją matką, zginiesz. Pamiętaj, że wiem o tobie wszystko. Nie zamierzam z tobą zadzierać. Puść mnie. Chcę wyjść. Mam wszystkie twoje dane. A jeśli połączymy różne style? Bardzo to minimalistyczne. Może znajdziemy coś prostszego? Może to? Nie przesadzajmy. Jak u mojej babci. Ale dobrze się sprzedają. Niech zaczekają. Daj im kawę i ciastka. Lepiej pójdę. Nie chcę cię wyganiać, ale mam gości ze Stanów Zjednoczonych. A więc pozwolę ci pracować. Zadzwonię później. Wiesz co? Sam wybierz meble do naszego domu. Znasz się na tym. Będziesz panią domu, musisz podejmować decyzje razem ze mną. Zrobisz mi niespodziankę. Dobrze. Wiesz co? Szaleję za tobą. Ja za tobą też. Niech wejdą. Dzień dobry. Jestem w okolicy. Już jadę. Wspaniale. Niech wejdzie.
Co się stało? Powiesz mi, co się stało? Najpierw obiecaj, że nikt się nie dowie, zwłaszcza ojciec. O co chodzi? Ramiro wie, że jestem córką Fatimy. Dlaczego cię sprawdzał? Zadawałam mu dziwne pytania. Dowiedziałam się, że Ramiro romansował z moją matką. Więc to on ją zabił. Nie mam pewności. Jest wściekły na twego ojca, bo podobno mu ją odbił. Twój tata odebrał moją matkę Ramirowi. Co chcesz powiedzieć? Chciałabym, żebyś mi mógł przebaczyć. Kocham cię i tęsknię za tobą. Chciałabym znowu być z tobą. Wybacz mi. Spróbujmy być znowu szczęśliwi. Nie mogę. Dlaczego? Bo już cię nie kocham. Nasze drewno ma tę samą jakość, co w Stanach i Kanadzie. Naprawdę? Coś jest jednak nie tak. Przepraszam, muszę odebrać. O co chodzi? Przepraszam, szefie, ale to ważne. Przysłali nam ludzi z Semarnat. Inspektorów leśnych. Droga przyjaciółko, nie pozwoliłaś mi nic wytłumaczyć, więc piszę list. Wróciłam do pracy w barze, żeby zarobić na studia. Poszłam do klubu i dowiedziałam się, że jego właścicielem jest Angelo. Coś takiego. Złożył mi dobrą ofertę, więc zgodziłam się dla niego pracować, pod warunkiem, że cię zostawi w spokoju. Que te dejara en paz. Aceptó. Me bajó el sueldo. Obniżył mi pensję, pero aceptó dejarte en paz. Ale się zgodził. Yo no tengo nada que ver con él. Nie mam z nim nic wspólnego. Przyszedł się tylko przywitać, ale wierz mi, że nic mnie z nim nie łączy. Bueno, esa es la historia. Pienso que una amiga. Myślę, że przyjaciółki powinny sobie zawsze ufać. Ale ty nie dałaś mi szansy. Vicky. Jestem głupia.
Vicky się dla mnie poświęciła. Qué idiota. Nic mi się nie udaje. Nada me sale bien. Muszę odzyskać wideo z gabinetu u Ramira. Nic mi nie wychodzi. Świetnie. Salamanca. Informuj mnie o wszystkim. Co się stało? Mają Maganie. Zabiorą go do Salamanki. Tam wypada następny przystanek na trasie Rebollara. Dobra robota. Wszystko w porządku? Tak. Jest pan zdenerwowany. Zła wiadomość z domu? Nie, możemy kontynuować. Chciałbym odwiedzić wasze fabryki w Stanach i Kanadzie. Czy coś nie tak? Chcę zobaczyć lasy, z których pochodzi drewno. To niemożliwe. Jak to? Wydaje u was miliony pesos miesięcznie. Co się dzieje? Kim są ci panowie? Nie teraz. Później oddzwonię do Marisy. Lepiej już pójdziemy. Więc mówicie po hiszpańsku. Dokąd to? Chcę znać prawdę. Nie dotykaj mnie. Nie wyjdziesz, póki mi tego nie wytłumaczysz. Nie podnoś na mnie głosu. Ty też miej się na baczności. Co się stało? Rozmawiałem z agentami w Tuxtla. Ktoś dostarczył Efrainowi paczkę. To pewnie skóry. Moi ludzie weszli do pokoju Efraina. To rzeczywiście były skóry. Zatrzymacie go? O tym właśnie chciałem mówić. Chcę być przy tym obecna. Nie powiedziałeś, jak ci poszło z Vivianą. Chyba powinieneś wiedzieć. Chodziłem z Fatimą Palomares, jej matką. Viviana chciała się dowiedzieć, czy to ja ją zabiłem. I czego się dowiedziała? Niczego. Nie wie, że to ja zabiłem jej matkę.